Kochani, kochane, witam was na moim kanale Co ja patrzę? Jestem Kuba, niezmiennie. A dziś wracamy do ślubu od pierwszego wejrzenia. Dalsze perypetie naszych bohaterów i bohaterek. Ja tylko przypomnę możliwości podstawienia mi kawy, herbaty, czego tam sobie życzycie. Wszystkie linki jak zwykle w opisie. Pamiętamy również, że na moim kanale reklamy oglądamy, żadnych nie pomijamy, wszyscy razem. A już nie przedłużam tego wstępu i co, i jak zwykle, lecimy z tym koksem. Pokaż. A tu nie... A co to... Aha, to zdjęcie palm. Wiesz co, bardzo ładne zdjęcie. Wyszło. Piękne zdjęcia wyszły, tylko... Znaczy nie, no nie mówisz, że sam to robi złe, no tylko... Popatrz, ale popatrz na twoje, popatrz na moje, to przecież w ogóle ja nie wiem, no, o czym przecież to w ogóle... Twoje jest w ogóle najpiękniejsze. No przecież... Tu nawet nie będziemy dyskutować, no, przecież w ogóle. Ja... Ty nawet jakbyś zrobiła korbą, to i tak będzie ładniejsze zdjęcie. Tu trzeba jak modelka chodzić, tak? Jak co? Jak modelka, w rzędzie. Jak to... tilapia. Co to jest tilapia? Ryba. Myślałam, że terapia to będzie, no, to będzie nam potrzebna. Nie. Po tym wszystkim. Ha, bardzo możliwe w tym przypadku. Nie sądzę. Ja nie mogę, jestem taka, kurde, jak pijana znowu. Myślałam, że może tam na końcu. Chyba, ale że tam o, na tu jest, jest... O, tu jest ładny widok, dobrze. Chodź, faktycznie, dobrze mówisz. Nie, no dobrze mówisz, chodź. Chodź, siądź. A tu, a przepraszam. Co żeś się, kurde, to ja się przewracam. Wpadł na ciebie teraz. Bo ja sobie zająłam miejsce, a ty miałeś obejść i tutaj nie się... Nie powiedziałaś tego. No ty masz czytać mi w myślach. Ale piękny kolor wody jest, naprawdę. No. Wiesz, no ja tu się podniecam, zachwycam, bo wiesz, no dla mnie to jest... Nie podniecaj się. Potrzebuję czasu, bo jest to dla mnie nowy człowiek w moim życiu i... No i po prostu muszą jakieś uczucia się trochę pojawić, jakaś większa chemia też między nami. No bez tego to ja nic nie zdziałam, nie? Więc ja sobie daję czas jak najbardziej. Wiecie, w tym wszystkim jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz, a jeszcze najlepiej w tym samym momencie. Niestety często jest tak, że moment jest zły, jedna osoba coś czuje, a druga nic. I to jest wtedy problem. No bo co? Ile można czekać na drugą osobę? Albo ile można dawać sobie czasu, żeby coś do kogoś poczuć? No właśnie, to są te odwieczne pytania. Zobaczymy, jak się rozwinie. Na razie widzę, że tylko jedna para tak naprawdę czerpie przyjemność z tego wszystkiego, a dwie kolejne tak średnio. Ja nie chcę jej naciskać. Nie wiem, ile jej czasu to zajmie, ale... W związku potrzebuję bliskości. Na tym etapie taka bliskość, jak mówię, przytulenie czy trzymanie za rękę jest dla mnie wystarczająca, no bo muszą wykształcić się jakieś takie emocje, które będą nas do siebie przyciągały. Nie potrzebowałaś tego. Już bez tego byłaś piękna. Dziękuję. Zawsze może być lepiej. No, i tego się trzymajmy. Jak w życiu, tak i z urodą, tak? On chyba mnie wyczuł i nie podejmuje już tak często jakichś prób. Teraz sam się będę chyba jeszcze klepał twarz. Taką trochę. No to też jest zdrowe. Tak będzie się po twarzy? Tak. No pobudza co nie tkanki i tak dalej. Tam szybciej płynęła krew. Można rozmawiać, ale no, aby stworzyć coś, to potrzebne są te emocje. Emocje według mnie z rozmowy nie wynikają. Emocje wynikają z jakiejś takiej bliskości. Nie do końca się z tym zgodzę. Nie. Emocje wynikają ze wszystkiego, z każdego elementu. Żeby to się tak naprawdę udało, każdy element musi współgrać, musi być synergia. Wiadomo, można nad wieloma rzeczami pracować i związek to jest... No i związek się trochę na tym opiera, natomiast... Każdy element zbliża nas ku sobie, jeżeli, no jeżeli jest to coś, po prostu. A jeżeli to coś się nie pojawi w ogóle, no to co? To szykujemy papiery. Fizycznej. No ale Asia ma ten problem, rozmawialiśmy i tak, no nie chcę na ją naciskać. Ale zaraz. Oni się znają 48 godzin, albo nie wiem. Trochę więcej, więc no bez przesady. Jakby nie musimy od razu konsumować tego wszystkiego w jak najbardziej hardkorowy sposób w łóżku. Oczywiście, że jest to miłe, natomiast
wrzućmy na luz trochę, bo to naprawdę jest bardzo mały okres czasu. Serio. Wczoraj miałem w ciągu dnia takie bardzo duże chwile zwątpienia, ponieważ po prostu ją objąłem. Dostałem odpowiedź, która była dla mnie taka średnio przyjemna. Nic się nie działo cały dzień i nagle mnie przytulił, że aż się zdziwiłam i tak chyba lekko skoczyło, bo nie spodziewałam się. No to jest takie, że trzeba się otworzyć na to też, bo tego nie było w moim życiu długo, więc też mu to powiedziałam. Rozumiem, no i... Ja nie wiem, czy ja jestem w stanie to komentować. W sensie jestem, ale po prostu ja dla mnie teraz to jest dosyć trudne, szczerze wam powiem, bo... bo sobie powiedziałem, że niby się skupiam tylko na tej pracy i w ogóle i tak dalej. Jakby fajnie, tylko że ja już jestem na etapie, że też bym chciał kogoś poznać, a poznanie kogoś w moim przypadku, kto jest poukładany ze sobą i po prostu kto nie ma tych... Kto ma przepracowane traumy związane niestety z tym środowiskiem, które zostało tak zgnojone przez x lat, jest jeszcze w moim wieku... To jest dramat. To jest dramat po prostu. A to co mówiłem chyba, nie wiem, na którymś filmie, nie pamiętam już na którym. Ja potrzebuję Polaka, cebulaka. W sensie ja potrzebuję kogoś z tego kręgu kulturowego. I komentuję programy, w sumie dwa teraz, które polegają na łączeniu ludzi w pary. Że mogę być przez jakiś czas taka niedotykalska. Trzeba analizować. Że po prostu jeszcze ile osób jest niegotowych, albo udaje, że są gotowi. Potem po prostu jakieś dziwne sytuacje, ile tego jest, ile tego może być. Albo się boją czegoś, albo boją się po prostu zaangażowania. Boją się pokazać jakąś swoją wrażliwą stronę, a jak już ją pokażą, to potem spieprzają. Po prostu dramatyczne to jest wszystko. Zobaczyłem to wszystko i no i... Refleksja jest taka, że nie widzę w Asi zainteresowania mam osobą jako mężczyzna. No jest to słabe generalnie, jeżeli on do takich konkluzji dochodzi. Generalnie po niej widać dystans od samego początku, tak? Trochę na tym weselu się dała sobie, wiecie, trochę na weselu dała ponieść się emocjom. Natomiast generalnie widać od niej duży dystans z jej strony. No może po prostu nie jest gotowa jednak, no. Może myślała, że jest gotowa, a może to po prostu nie jest on. I tyle. W tym momencie po prostu czuję, że wolę z nim gadać i tak jest. Potrafimy rozmawiać, mamy wspólne tematy, no ale to jest dla mnie bardziej jako przyjacielsko, tak bym mógł porównać, a nie... No dobra, ale zaraz, naprawdę ja tutaj, naprawdę tutaj dla mnie ten okres czasu jest trochę absurdalny, że on już je jakby narzuca jej chęć większego zbliżenia, tak, intymnego, namiętności. Ja to rozumiem, że oni są już po ślubie, natomiast umówmy się, oni się naprawdę krótko znają też, więc... Trochę zbastujmy z tym. Jako mąż, czyli osoba, która powinna wzbudzać zainteresowanie, nie tylko rozmową. Ale słuchajcie, naprawdę na rozmowie można już dużo zbudować, a w ogóle to bycie przyjacielem z partnerem, to jest w ogóle coś pięknego, tak? Jeżeli to się udaje, to jest super. Wiadomo, że przyjaciele inni w takim kontekście nieromantycznym, to jest inna para koloszy, to jest inny rodzaj relacji. I przyjaciel będący twoim partnerem będzie trochę innym rodzajem relacji i inną osobą w twoim życiu. Natomiast jeżeli... Ja w ogóle jestem zdania, że lubienie kogoś i czucie się dobrze w kogoś towarzystwie jest o wiele bardziej istotne niż takie zakochanie się i rzucenie się po prostu na kogoś jak rekawa, jak mięsa. Bo na tym można budować naprawdę. Wiadomo, że tam to też musi się pojawić wcześniej czy później, no bo jest to relacja oparta też na namiętności, na spełnianiu swoich po prostu potrzeb. No tak po prostu to funkcjonuje. I to jest normalne. I nie ma się co tego wstydzić, po prostu tak jest. I super, jeżeli dwie osoby się dogadują w tej kwestii ze sobą. Jeżeli eksplorują więcej, są otwarci, tak? Ale naprawdę, oni się bardzo krótko znają. Dzisiaj plany były, żeby sobie trochę zwiedzić najbliższe okolice Cypru, wynajęliśmy samochód,
odpowiedzialność jazdy spadła na mnie, bo mam większe doświadczenie w jeździe pod prąd. To się mówi. Mam się na tym pasie trzymać? Zjedź sobie na prawy pas już. Prawo to jest ta strona, tak? Tak. Flamingo, ping, flamingo. Znaków drogowych, a nie, znaki drogowe są. Jeździmy prosto, czy... Tak, prosto, Jezus Maria, ale to muszę na tym pasie. Przepraszam. Wiedziałam, że pierwsze rondo będzie, to się kurde sam. Coś tam poleciało? Co tam nie poleciało? Czotka. Spoko. Zakładam, że w innej sytuacji, jakbyśmy byli z prawej strony, to nie dopchałabym się do kierownicy, bo mężczyźni lubią przejmować ster, co nie zawsze mi się podoba. Muszę sobie pamiętać, że te hamulce są bardzo czułe i muszę się przyzwyczaić do nich, bo będzie wesoło. Było dobrze i tak mąż w ogóle się nie denerwuje jeżdżąc z kimś. Zauważyłam, że nie jest taki jak ja. Gdzie, o, zwolnij, przyspiesz, zwolnij. Ojejoj. Co, coś cię boli? Nie. No. Próbuję tempomat ogarnąć. Po co? Im mniej używanych guzików, tym lepiej. Im mniej rozmawiamy, tym lepiej. To ja wysiądę, cześć. To pa. Lubimy bardzo gadać i każdy chce przegadać drugiego i w którymś momencie to jest takie już, dobra, głęboki oddech i dawaj, ale tak, to takie sprzeczki to raczej myślę, widzę, że nam wychodzą w miarę tak, że się nie wkurzamy na siebie. Dobra, fajnie, że się nie wkurzają zbytnio, natomiast jeżeli to będzie non-stop, jeżeli będą się cały czas ze sobą przekomarzać, to się może zamienić w problem. Naprawdę. Bo to może być fajne przez jakiś czas, a potem staje się irytujące dla obu stron. Aż tak bardzo. Ale ładnie! Przepraszam. Jak to jest cudownie, ale to właśnie, no tak bym chciała, żebyś robił zdjęcie i filmik. No dobrze, to jak z powrotem pojedziemy. No ale z drugiej strony będę wtedy ja tam. Otwórz sobie okienko na chwilkę. Nie będę otwierał okienko. O Jezus Maria, czemu ja nie przyjechałam tu sama? Myślę, że tylko milczenie było czymś, co mogło nas uratować przed tym, żeby się nie pokłócić tak naprawdę o bzdury, o totalnie bezsensowne rzeczy. Tak, może to są bzdury, ale tak jak mówię, te bzdury wszystkie razem tworzą problem. Perspektywie czasu, jeśli będą się pojawiały nagminnie. Tego tutaj nie widzę nigdzie, więc na razie tu zatrzymam się i będziemy się rozglądać. No to ja czekam. No czekaj, lub co chcesz. Dobra, nie wiemy, gdzie jest ten amfiteatr, ale no czekaj, lub co chcesz. Dobra, nie wiemy, gdzie jest ten amfiteatr, ale... Właśnie sama znajdę. W normalnych warunkach, jakby trzasnęła drzwiami, to ja też bym trzasnął drzwiami i poszedł w długą. Ale stwierdziłem, że dobrze, nie uruchamiam trybu awaryjnego, siedzę spokojnie, czekam. Złą trasą pojechaliśmy chyba, bo tutaj nie ma żadnej drogi. Uczę się ogromnego pokładu cierpliwości przy niej, bo wiem, że jej reakcje są jakie są i nie są tak naprawdę jej prawdziwymi reakcjami. A skąd on wie, jak on to ocenił, że nie są jej prawdziwymi reakcjami? Znaczy są w emocjach, no, ale to nie znaczy, że nie są prawdziwe. Bo może mogą być właśnie najprawdziwsze. Może z niej po prostu się wylewa już taka frustracja jego osobą, że właśnie takie są. Agata! No? Mam GPS-a. Czekaj, to jest 5 minut stąd. Co się stało? 5 minut stąd to jest. No, to dobrze, bo o to mi chodziło, nie? Ja też przecież nie wiem, gdzie jedziemy, więc wiesz, ani chcę auto tutaj, wiesz, wjadę w jakąś kałużę i potem będą... No, musieli go naprawiać, więc no, zrobiłam sobie zdjęcie, możemy jechać tam. A możemy sobie zrobić zdjęcie, czy nie chcemy? A możemy, na ten no bo ja przyszłam ochłonąć, bo przecież muszę prowadzić, myśleć, nawigować, jeszcze się z tobą kłócić. A ja muszę to znosić. Tak a propos. Wrócisz autobusem. Tak. Świetnie. Jeszcze się nie obraziliśmy na siebie, chociaż no, mówię, nie wiem, czy ja się pilnuję, jeszcze chyba się pilnuję, żeby nie być taką bardzo już jak jestem do najbliższych znajomych, bo jednak tutaj Piotrka jeszcze na tyle dobrze nie znam i nie chcę mu na przykład sprawić przykrości jakimś komentarzem, który chyba już dzisiaj ze dwa razy naliczyłam, że... Wiecie, no trzeba swoje granice też poznać. Na przykład no ja mam przyjaciela mojego Szymona, gdzie no pozwalamy sobie nieraz na, nie wiem, bardziej takie no odzywki, powiedzmy, że wprost. Natomiast my się na tyle już znamy i tyle razem przeżyliśmy i tyle mamy historii też za sobą i doświadczeń wspólnych,
że generalnie koniec końców to nie ma dużego znaczenia. Natomiast tutaj no, trzeba rzeczywiście też uważać, żeby no właśnie nie przegiąć na początku. Trzeba się wyczuć, trzeba się poznać. Wiecie, wszystko może być różnie odebrane przez drugą stronę. Poznawanie się nie jest łatwe. Mogłam zachować coś dla siebie. Utop się! Uo! Słuchaj, kolego! Widzimy się w hotelu! Nie no, chodź! Nie zostawię cię! Woda jest tak ciepła, że ja bym najchętniej cały w las. Chciałbyś się wykąpać? Na Adama pójdziemy. Adama. Ja na Ewę. Gdzieś widać, że coraz częściej mówi, nie wiem, my. Dzisiaj jej się nawet wypłynęło kochanie, więc to już jest w ogóle sytuacja, której myślę, że nie kontroluje, ale tak naprawdę niekontrolowanie powoduje, że mówimy to, co myślimy. Niech już będzie, niech ma. Jeszcze to nie znaczy, nic nie znaczy. Może nie znaczy dla niej, natomiast słowa dla drugiej osoby mogą coś znaczyć. Pewne deklaracje. Właśnie. A pierdziele, wiecie co, tak mówię i tak po prostu nie chcę za bardzo wchodzić w moją prywatę. Czy wiecie, że na tym kanale to się często pojawia. No i to mnie odróżnia od innych kanałów, umówmy się. Po prostu mam wrażenie, że jakbym, komentując te wszystkie programy, jakbym po prostu wiwisekcję swojego życia robił. I najlepsze jest to, że ja wiem to wszystko, tak? Przecież ja to wiem. Wiecie, jak jest. Że mówić o tym i komentować coś i dawać rady przyjaciołom, świetne, to jest jedno. A stosować je w swoim życiu to jest drugie. I muszę chyba zacząć naprawdę porządnie stosować w swoim życiu. Aż po prostu... Kolega mąż i tak mi się bardziej podobał. Bo ja jeszcze jestem na takim etapie. Kolega mąż. A to jest w ogóle cudne. No to oddaj. Ale trochę... Zobacz, dobra jest. Nie? Tak to można sobie jakoś tak. No. Ty nie chcesz. No oddaj. No tak, to, którą chcesz, no. Już ją zjem. Ale... Przyglądane mi się taki wybrzeżek, co tak to jest. Zamyślił. Nikt się nie wyba. Ale ładnie, poczekaj. Rzuć wszystko, rób zdjęcie, bo odleci. Nie leć, Robelku, nie leć. Nie wiem, z jakim nastrojem wstał Damian, ponieważ on wstał z samego rana. Tylko z jego opowieści wiem, że się przebudziłam, powiedziałam dzień dobry i poszłam spać dalej. No i Damian podczas tego, znaczy jeszcze przed wyjściem, zostawił mi kartkę, że poszedł na śniadanie i że jakby co, jesteśmy w kontakcie. I podpisał mąż. Bardzo miło było, jak zobaczyłam tą kartkę. Naprawdę, z jego strony bardzo miła taka inicjatywa, tak? Taki gest, że nie wiem, że się martwi, tak samo też jak wczoraj rozmawialiśmy, że właśnie, żeby pójść na to morze, no to tak, no bo to się trzeba przebrać i w ogóle i ogarnąć. Ja mówię, dobra, to ja sama pójdę. Nie, no przecież ty nie będziesz sama chodzić, tak? No już właśnie nie. Zimna, no, nie, to jest zimna. Dobra, ten tekst, że ty nie będziesz sama chodzić, nie podoba mi się trochę. Ja rozumiem, że on chce najwięcej czasu z nią spędzać i mam nadzieję, że to tylko efekt początkowego etapu, bo generalnie, jeżeli ktoś potrzebuje przestrzeni w danym momencie, no to nie ma co zawłaszczać jej tylko i wyłącznie dla siebie. O, jaka cieplutka! No, jak miło! O, jak cieplutko! A jak czysto? 28 stopni! Nie. A! Ja nie chcę skończyć żadnym zapaleniem, ja nie wchodzę. Ja mogę sobie poleżeć, ale ja nie wchodzę. Dalej nie wejdę. Nie ma opcji. Nie wejdę dalej. Tu wychodź. No to nie jest okres taki zbyt dobry na tą podróż chyba. Ta jest ci cieplejsza. Ciutkę. Powinny być podgrzewane przynajmniej te baseny, no.
Bardzo mi się podoba to, że nadajemy w zasadzie na tych samych falach i czasami rozumiemy się bez słów. Także no myślę, że pomału ta relacja bardzo się buduje i myślę, że w dobrym kierunku idzie. Chciałem pokazać, że troszkę mi na niej zależy i chciałem, żeby zauważyła może taką duszę romantyka we mnie. Hej. Jezus Maria! Jak ty cię przygotowałem coś dla ciebie. Ojej, dziękuję. Proszę bardzo. Wszystko super pięknie, ale podszedł od tyłu i mnie tak wystraszył, że myślałam, że na zawał zajdę. Ale jak mnie wystraszyłaś. Ojej. A mamy jakiś wazon? Znajdziemy, ogarniemy. Mamy tutaj coś w tym. To potem możemy go ten. Ale ładna. Jezu, jaka piękna wstążeczka. To jest mój kolor. Zaskoczona jesteś? No. To dobrze. I błagam cię, jak podchodzisz, to rób więcej kałasu. Ale ja właśnie chciałem po cichu podejść. A chcesz, żebym zawału dostała? No nie chciałem, żebyś zawału dostała. Miała być niespodzianka. Do tej pory nie miałem możliwości, żeby móc robić takie gesty, ale chciałbym swojej żonie robić częściej takie niespodzianki. No myślę, że mogę dzięki temu pokazać, że mi na niej zależy i że mogę się nią zaopiekować, że może mi zaufać i myślę, że no żeby poczuła się po prostu kochana. O! Elegancko. Udało się. Jeżeli chodzi o takie drobne gesty, to powiem szczerze, one robią tak naprawdę największą robotę. Miłe są po prostu. I to nie jest kwestia tego, że nie wiem, że ma latać co chwilę z kwiatkami. No miło by było, nie ukrywam, ale to też nie o to chodzi, tak? Ale najważniejsze moim zdaniem jest ta inicjatywa, tak? Że w ogóle pofatygował się, tak? Że miał w ogóle takie chęci. Inicjatywa. I dokładnie, no dokładnie. Tylko ważna rzecz. Ona nie może być jednostronna tylko i wyłącznie. Fajnie jest i miło, gdy ona jest z dwóch stron. No ja mam bardzo dużo inicjatywy. Mam wrażenie, że nieraz za dużo. Po prostu przerąbane to wszystko jest, powiem wam. Naprawdę. No to zaraz. Wytrawny. Wiecie co, ja nie umiem udawać po prostu. Ja nie umiem udawać, jak ktoś po prostu mi się podoba. Ja nie umiem grać. Nie umiem po prostu w takie gierki, wiecie, że a, będę wycofany, zobaczę, pomyślę, przetestuję. Nie, po prostu nie dla mnie takie zabawy. A wiele ludzi to robi po prostu i ja tego nie jestem w stanie. Nie wiem, po co to jest. Znaczy, ja wiem, z czego to wynika. Bo wiele osób się po prostu boi kolejnego zaangażowania i kolejnej plajty, tak? Kolejnych zranionych uczuć i tak dalej. Tylko, że przez takie zachowania, według mnie, dla mnie, blokuje się drogę tak naprawdę do potencjalnego szczęścia. Po prostu nie umiem w to grać. Wytrawne, tak. Półwytrawne. Obyśmy częściej tak spędzali wolny czas. Może tak przesunę. Drobne gesty cały czas są między nami. Wieczorem, jak leżymy w łóżku, to też rozmawiając, patrzymy sobie w oczy, także no gdzieś tam widzę z jej strony te gesty. Także to nie jest tylko w jedną stronę idąca relacja, powiedzmy, no tylko, że myślę, że z obu stron gdzieś tam pomału staramy się tą relację budować. Bo to jest blok! No w życiu bym się nie spodziewała, naprawdę w życiu bym się nie spodziewała, że to jest blok. Jestem bardzo zadowolony z tego i cieszę się, że mam taką żonę. Mój mąż od wielu godzin mnie olewa,
A są walentynki, zaznaczam. I have one question, because yeah, sure. We are looking for electricity and there is no... electricity in here? No, yeah. There is no anyone for hair dryer, for dryer. Z panią sprzątającą bardzo miło rozmawiał, no a ze mną właśnie nie, więc... Nie. No złapał dystans, no, ponieważ poczuł od niej dystans i... No i po prostu mamy sytuację, jaką mamy, tak? Natomiast rzeczywiście te walentynki i tak dalej, ja generalnie tak średnio w te takie symboliczne dni i w ogóle, natomiast no jak już tam są i jest ten dzień, no to byłoby miło, tak, no już po prostu już, no. Ajajajaj, widzę, że tutaj się zaczynają już niesnaski między nimi, niedopowiedzenia. No bo tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, że oni ze sobą tak naprawdę przestają rozmawiać. Mu się wydawało tam, co ona myśli, ona myślała co innego, no i zaczynamy to, po prostu zaczynamy jazdę w dół. Nie wiem właśnie, czy o co chodzi. No nie wie, bo on jej nie mówi, no i tak będziemy się bawić, co nie? Chcesz ci zabrać do plecaka? Nie, ja mam swój plecak. Ej, Sabela, Poczekajcie, może będzie jakaś niespodzianka wielka za chwilę, no. Zabrałaś, myślisz swój? Tak, myślę, że tak. 4136. Tak, jest mój, no. Mogę usłyszeć coś niemiłego. Na przykład o sobie, tak? Że ja go czymś wkurzyłam, albo że jestem niedotykalska i w ogóle jakaś dziwna. No nie wiem, no. Nie wiem, nie mam pojęcia, co tam się stało. No i właśnie, i lepiej, naprawdę lepiej powiedzieć to wprost, niż po prostu niech to nie narasta w nim, bo jak to będzie narastało, to będzie tylko gorzej. Nie czuję zainteresowania ze strony tej drugiej osoby, no to się zamykam, no i się po prostu zamknę. To, że Kamil obraża się na Joannę, jest spowodowane tym, że jest bardzo wrażliwy. Może to być spowodowane tym, że jakieś jego wcześniejsze doświadczenia kazały mu zachowywać się właśnie w taki sposób. Może ktoś go karał milczeniem, karał ciszą, co jest zawsze destrukcyjnym zachowaniem w związku. Natomiast tutaj popatrzyłabym i nazwałabym to trochę takim przewrażliwieniem na swoim punkcie. Nie dajesz mi tego, czego ja bym chciał, to w takim razie ja się wycofuję, zupełnie zamykam. A Kamil? Cóż za analiza głęboka. Pomyślmy. Nie dajesz mi tego, co ja bym chciał, więc ja się zamykam. To, co powiedziałem wcześniej, że on oczekuje od niej teraz zbliżenia fizycznego po tak krótkim czasie. Więc jeżeli sprowadzimy to do tej jednej kwestii, no to tak może być. Natomiast dla mnie podstawowym problemem w tym momencie, no, jest to, że on jej to powinien powiedzieć wprost. To, co powiedział przed kamerą, że się zamyka z tego powodu, a nie innego. I wtedy ona może jakoś zareagować na to, no bo jeżeli oni nie będą ze sobą rozmawiać, no to jeżeli nie będą znali genezy tego problemu, znaczy tak naprawdę genezę problemu, to on powinien znać sam. No bo jeżeli prawdą jest to, co teoretyzuje sobie teraz pani psycholog, czy tam pani tutaj nasza guru, nie wiem, czy ona jest psychologiem, czy coachem, nie pamiętam, to tak naprawdę pracę powinien wykonać on. Wiecie co? Jest takie coś jeszcze, że oczekiwania zabijają często relacje. Wiadomo, że fundamentalnie musimy być do sobą dopasowani. Natomiast później, jeśli mamy zbyt wiele oczekiwań w jakimś szybkim, jakimś krótkim czasie, albo na przykład, kiedy nasze oczekiwania nie są, że tak, no nie mają odpowiedzi z tej drugiej strony, no to wtedy pojawia się frustracja. I problem polega na tym, że w tej konkretnej sytuacji może te oczekiwania pojawiły się za szybko z jego strony. A oni ze sobą nie rozmawiają i tyle. Chcemy? Ja wiem, że ty chcesz. Na maks. Znaczy rozmawiają o pierdołach, a zamiast wyłuszczyć po prostu to na stół. Może on się też boi, że ona to jakoś źle odbierze, oceni. No bo ludzie różnie reagują, bo oni się prawie nie znają, no. Bo oni się praktycznie prawie nie znają, słuchajcie. On ma oczekiwanie względem fizyczności. Ona nie, no ona mu w sumie powiedziała, że na razie nie jest w stanie tego spełnić, więc w sumie on powinien dać jej luz. On jej daje luz, a ona twierdzi, on jej daje luz. Ona chce, żeby teraz on się bardziej zainteresował. Przecież to jest jakiś mindfuck, tak? Oni nie mogą się spotkać w tym momencie we wspólnym punkcie.
To co zawsze? Tak. Ale fajnie. Jest jakaś piękna zrobiona pogoda na razie. No jest, teraz jest dobrze. Jak tak właśnie... Jest już ciemno. Ja mam troszkę zjadę nogi w ogóle. Mogłam iść na to solarium. Mówię, iść na solarium. Jestem posiniaczona, bo mnie mąż bije. To nie wiem, który, bo ja... Bo mnie tam nie było, jakby co. Były mąż. Ej. Nie, ja nie mam byłego męża. Nie jeszcze? Mam. Nie mam, jeszcze. Wyobrażasz sobie rozwódką być? Nie. Ja sobie nie wyobrażam być rozwódką. Nie byłeś, nie byłeś. Mówiłeś mi, że nie byłeś. Nie hajtałeś się. Nie. Wcześniej. Ja też, ale szczerze? Ja byłam zaręczona, byłam 3 lata. Ja też byłem zaręczona. Też byłeś? To 2 razy. Bez oznaczenia karty, to są pytania dotyczące was i waszego związku. Z serduszkiem pytania dotyczące waszej relacji seksualnej, to nawet nie masz co zaczynać z nim, bo my nie mamy relacji żadnej seksualnej. Byłoby sobie pytanie, jakbyś chciała, żebym ci zrobił to, co czytam, to ja ci nie odpowiem na to przecież. To nie jest ten etap, to jest, wiesz, to jest za park. Możemy zamienić na pokaż. No, pokaż, no dobrze, pokaż, tak, to nie ten program. Nie chcę poruszać tematu seksu, no bo nie czuję tego tematu seksu. I no to już będzie też motyw taki przewodni, że no na razie czuję się na stopie kolega, koleżanka. Jaką część mojego ciała lubisz najbardziej i dlaczego? Nie zastanawiałam się nad tym jeszcze, ale pewnie... No twarz pewnie, no bo twarz, zawsze się na twarz najwięcej patrzy, no to... Wiadomo, że to była gra, ale to tak naprawdę te pytania były po to, żeby pokazać czy powiedzieć tak naprawdę, co myślimy. I myślę, że zamienianie ich w formę żartów w większości z tych przypadków no nie było jakby przeze mnie oczekiwane. Myślę, że wręcz odwrotnie. Co wprowadza cię w dobry nastrój? W dobry nastrój wprowadza mnie twoja prawdziwość, kiedy widzę w twoich oczach i spojrzeniu taką prawdziwą Agatę. A to ja myślałam, a nie, bo to chodzi o nas, tak? Myślałam, że bardziej tak, o, już dobra muzyka, dobre jedzenie. Tylko co dla niego jest prawdziwą Agatą? Czy on sobie nie wybiera Agaty tej prawdziwej, która po prostu pasuje mu, bo uważa, że ta, która mu nie pasuje, nie jest prawdziwa? Na ile oni się dobrze znają, żeby on był w stanie ocenić, która to jest prawdziwa Agata? Ale okej. Jest jakaś relacja, jakąś relację budujemy i te odpowiedzi liczyłem, że będą jakieś takie bardziej nasze, a nie takie właśnie wymijające totalnie. Wyobraź sobie, że możesz zmienić jedną rzecz w swoim dotychczasowym życiu. Co by to było? Wiesz co, ja myślę, że ja bym chciał, żeby ktoś mi oddał dzieciństwo, którego nie miałem, wiesz? Ojej, no to idziemy w tą stronę. A myślałam, że chodzi o związek. Tak ogólnie, no. No. To jest coś, co miało i ma wpływ na całe życie. No ma wpływ, no. I ma wpływ na to, że on po prostu... To jest masakra, no. Nie, po prostu to jest masakra. Ma w to wpływ, bo ja sam wiem, że ma to wpływ po sobie, no. Ja podejmowałem tragiczne decyzje relacyjne z tego powodu, że nie dostałem tyle ciepła i bliskości od dzieciństwie, ile powinienem. I potem po prostu akceptowałem każdy skrawek, każdy ochłap uczucia, nawet jeżeli po prostu cena za to była absurdalnie wysoka, to akceptowałem wszystko, tak? On po prostu ma takie łaknienie i taką potrzebę bycia z kimś cały czas, bycia tym bluszczem niestety. Bo to jest konsekwencja właśnie tego, no. No po prostu masakra. Terapię, wszyscy powinni przejść terapię, no. przynajmniej autoterapię. Ale zobaczcie, on nie jest tego świadomy. On jest tego świadomy, więc tutaj nie ma tak, że nie ma potencjału. Bo jest tego świadom. Więc jest gdzie zacząć. No tak. Nie wiem, co powiedzieć, no przykro. Jedynie może być przykro, tak? Że tak było. Znaczy, to jest trochę słabe z jej strony. No, ja wiem, że... No bo jak już ktoś coś takiego mówi... No ja rozumiem, że ona nie chce w to wchodzić za bardzo, bo ona też nie może być jego terapeutą, tak? To nie o to chodzi w związku. Natomiast no...
jakaś, Boże, więcej empatii bym jednak wykazał. No nie wiem, no po prostu nie wiem. No takich sytuacji ja sam miałem wiele, no. I to albo z mojej strony, albo z kogoś strony. Kurde. Naprawdę, w tym momencie to już nie wiem, co mam powiedzieć na to. Bo jeśli ona na przykład, wiecie, nie miała czegoś takiego, to ciężko się z tym utożsamić też. No i ciężko odbyć taką rozmowę na tym etapie znajomości. Wolę mieć partnera, żeby się z nim pośmiać, niż o poważnych rzeczach rozmawiać. Stop, stop. Ale życie nie polega tylko na tym, żeby się pośmiać. Mało jest osób na świecie, które nie mają przyszłości jakiejś ciemnej, jakiejś problematycznej. Naprawdę mało jest takich osób. A osoby, które się wychowywały w super ekstra rodzinie, które nie miały żadnych problemów i tak dalej, to jest jakiś ułamek. Więc naprawdę też nie zaklinajmy rzeczywistości. Na dzień dzisiejszy przynajmniej. Bo jak się rozmawia o poważnych sprawach, to tak jakoś się... Nie wiem, jak się zachować. A to już jest nie jego problem. To już nie jest jego problem. Wiesz co, chciałem sobie jeszcze tylko zejść na dół, zobaczyć przy tych kamieniach tam, wiesz? Dobrze, to znowu piasku na niej się... To zostawię, idę tylko na dół, na sekundę idę. To możesz zostawić, bo oni sobie potem przyjdą. Po to. Myślę, że na tą chwilę nie znam żadnego środka na to, żeby to ruszyć albo w prawo, albo w lewo. W każdym problemie trzeba by chcieć zrozumieć i znaleźć jakby sedno tego problemu, bo to się znikąd nie bierze. Natomiast no, na tą chwilę jest jak jest. No, z jednej strony jest super, jest miło i w ogóle spędzamy czas fajnie i nie mam problemu iść gdzie iść, czy razem, czy osobno. Ale mówię, no, z drugiej strony jest no, taka tafla lodu, która po prostu nie wiadomo ani ją przejść, ani obejść, ani przeskoczyć. Wiecie co, bo on chyba oczekuje głębi emocjonalnej, której ona po prostu mu w tym momencie nie daje. I to może być duży problem. Tylko jego oczekiwanie na tak wczesnym etapie też jest trochę na wyrost. Natomiast, żeby zbudować relację, no właśnie, no, bo może ona właśnie tak... bo jeżeli ona nie miała takich... Znaczy ja nie wiem, tak, ale ja sobie teoretyzuję. Jeżeli ona na przykład by nie miała takich problemów w przyszłości z dzieciństwem, nie wiem, z jakimiś relacjami, no to tak naprawdę ciężko jej się do tego ustosunkować w jakiś sposób. I po prostu tutaj może być wyrwa między nimi pewnego rodzaju. Tak to na tą chwilę wygląda. Jestem pewna, że nie da się nad tym przejść do porządku dziennego od tak, no bo tutaj coś musiało się stać. A ty nie chcesz? Wolałem nie ryzykować dwóch naraz, już ci mówiłem, że jestem słaby manualnie. Dziękuję. Jesteś taki podminowany jesteś od wczoraj. No, zaczynamy coś, tak? Nie jestem podminowany. Zaraz czytujesz moje ten... No właśnie, dlatego pytam, czy coś się stało wczoraj. Po tych leżakach. Czy coś się stało po tych leżakach wczoraj? No stało się. A co? No dobra, że i tak chciałem wyjaśnić, bo nie jest komfortowa dla mnie ta cisza. Dla mnie też nie. Znaczy tak, no zacznijmy od tego, że... No ja z mojej strony nie odczuwam, z twojej strony, żadnego zainteresowania. Ja jako mężczyzna, nie wiem, od dnia po weselu nie usłyszałem, nie wiem, od ciebie żadnego słowa, żadnego gestu takiego, żebym czuł, że interesuje cię po prostu jako facet. Nie wiem, rozmawiamy i nie wiem, no to tak bardziej jako przyjaciel, natomiast no jako mężczyzna nie wyczuwam żadnego zainteresowania. A nauczony, że tak powiem, trochę swoimi doświadczeniami, tak jak sobie opisałem, bardzo często się angażowałem, zawsze się angażuję i nieraz kończyło się to tak, że już od samego początku tak naprawdę było widać, że ktoś nie jest mną zainteresowany. No i wiadomo, jak się kończyło, dlatego no, jeżeli widzę, że ktoś nie jest mną zainteresowany, to się po prostu
zamykam. No. Czyli jednak po prostu doświadczenie jego przeszłe, przez pryzmat których ocenia tą sytuację. I wiecie, generalnie często jest tak, że schematy się powtarzają, niestety. Natomiast nie każda sytuacja jest taka sama. I warto jednak nieraz podejść do każdej indywidualnie. A najważniejsze jest to, żeby to zakomunikować. I dobrze, że on to już teraz robi tutaj. Dobrze, że ona się zapytała o to. No i to jest, nie jest, że jestem zły obrażony, tylko to ja po prostu... No ale tak to wygląda właśnie, nie? Że jesteś zły i obrażony. Tak jak wczoraj no nie było tego kontaktu praktycznie do rana. No bo ona nie ma informacji żadnej, więc ona też sobie... No tłumaczy to w taki sposób, jaki sobie tłumaczy. No bo nie ma od niego też żadnej informacji. Słuchajcie, to jest jeden z najlepszych programów w tym momencie, na tym kanale, kiedykolwiek. To w ogóle to show jest tak istotne według mnie z punktu widzenia społeczno-relacyjnego. I naprawdę. Żadnego. A gadaliśmy nad basenem o tym, że ja, że jestem taka, że potrzebuję chwili czasu. Powiedziałeś, żebym do ciebie podeszła jak do ziomka, to myślałam, że nie jest to dla ciebie jakiś taki, że ja muszę się spieszyć. Jeżeli oni taki komunikat przekazał... Znamy się, wiesz, też 3 dni, tak, więc... No okej, okay, no ale no, ja rozmawiałem z tobą bardziej w kontekście takim, jakby to powiedzieć, cielesnym, tak? Natomiast... I oczekujesz ode mnie po prostu, żebym szybciej zaczęła... Nie, ja od ciebie, zacznijmy od tego, ja niczego od ciebie nie oczekujesz, nie. No bo skoro już na pół dnia się, że tak powiem, wyciszyłeś, nie wyjaśniając mi, o co chodzi, no to ja zawiodłam w jakiś sposób twoje oczekiwania. No ma rację, no. Ja bym tak to odebrał też. I te oczekiwania. Oczekiwania są często po prostu gwoździem do trumny. Wszystkiego w relacji. Ciężko ich bardzo nie mieć. Tak to po prostu to wygląda. Nie są oczekiwania. Ja nie mogę od ciebie niczego oczekiwać. No właśnie, no też ale ty tak. Też nie możesz ode mnie oczekiwać, że mówię ci. No mam tak, że jeżeli widzę, że nic z twojej strony nie widzę, żebym cię kręcił jako facet, no to po prostu się zamykam. Już nawet nie mówię o jakichś. Już no nawet okay, nie mówię o jakichś gestach czy słowach, ty po prostu. Nawet nie patrzysz na mnie. No wczoraj tutaj po prostu usiadł na balkonie, oglądał mecz, wypił 3 piwa, ja czytałam książkę w łóżku, no i tak straciliśmy pół dnia. Ale uważasz, że ja się tobą nie interesuję? Mimo po prostu w ogóle się tobą nie interesuję? Czy to, że nie patrzę na ciebie w sposób takiego... Nie czuję, żebyś po prostu widziała we mnie faceta. Mu chodzi o kontekst romantyczny, no, o kontekst emocjonalny. Zgadzam się, że interesujesz się, że rozmawiamy. Jesteś nawet może bardziej ten, że tak powiem, kreujesz te tematy. Chociaż staram się też. Tak więc pod tym względem nie mam, że tak powiem, nic do zarzucenia. Pod względem cielesnym wyjaśniliśmy sobie tak samo, nie zamierzam na tobie żadnic puszować. Natomiast prowadza się tylko do tego, że nie czuję, żebym po prostu... Żebym był dla ciebie, nie wiem, pociągający, żebyś mnie traktowała jako faceta. Każdy ma jakieś oczekiwania, ale trzeba dawać ludziom czas, tak? Więc ja na ten moment fizycznie u mnie to ciężko. No to się do tego sprowadza w tym momencie. Niestety, ale on ma to oczekiwanie. Może zaklinać rzeczywistość i może mówić to, co mówi, ale to się trochę do tego sprowadza w tym momencie. Ja wiem też, o co mu chodzi z tymi doświadczeniami. Ja pierdzielę. Natomiast no, traktowanie tej sytuacji z poziomu tych doświadczeń poprzednich jest trochę nie fair wobec niej, ponieważ ta sytuacja jest bardzo wyjątkowa też. No przykro mi, no ja no, nie jestem w stanie teraz dać ci tego, czego ode mnie oczekujesz i możemy się boczyć, albo możemy dalej gadać, poznawać ale się. Ale to nie jest boczenie. Dlaczego, nie wiem, no sprowadzasz wszystko do boczenia? No bo od 17 wczoraj do dzisiaj, do teraz były godziny ciszy. Asia ma zdecydowanie prawo zachowywać się tak, jak zachowuje. Tylko ja po prostu chciałbym nawet jakieś drobne rzeczy, na jakieś... On jest zraniony po prostu, on jest zraniony, no. No po prostu jest zraniony, no. To widać, no, w tych sytuacjach. Nie wiem, drobne niuanse, cokolwiek,
co dawałoby mi nadzieję, że coś może się pojawić więcej. No, dopóki nie poczuję, że chcę, to... to mogę mu maseczki robić na twarzy, żeby się... żeby czuł tą bardziej intymność między nami, ale no... Nie skreślaj mnie. Ale ja cię nie skreślam. Zanim, wiesz, skończy się ta ale cała przygoda. Ale uważasz, że ja cię chcę skreślić? Nie, no bo po prostu... Przecież mi się cały czas podoba, że jakby mi... Jak ja bym się skreślił, to nie czułbym się z tym źle. Ja bym sobie chodził jak skowronek, uśmiechałbym się i miałbym, że tak powiem, brzydko na ciebie wyjebane. Czyli mnie, tak jak wczoraj. Aby uśmiechałem się? No nie, no to właśnie. To z uśmiechu, okej. Okay. No. No nie, no, no po nie prostu... No chodzi mi po prostu o to, żebyś dał mi ten czas i mnie poznawał, a nie, że ty po prostu stwierdzisz, dobra, ona, ja się jej nie podobam, to nie ma już co w ogóle z nią gadać i tyle, nie? O to mi chodzi. No ale jeżeli ona, nie wiem, nie pokaże mi, że ja jestem dla niej interesujący, to nie wiem, no, ludzie się poznają i po prostu... od pierwszego momentu chcą mnie zaimponować. No dobrze, tylko że on w takim razie się nastawił na to, że będzie to w ten sposób wyglądało. Czyli miał w takim razie to oczekiwanie, że tak to powinno dla niego wyglądać. A ona jednak tego nie miała, nie szła z takim, nie wychodziła z takim oczekiwaniem. Wobec siebie samej tak naprawdę. No i rzeczywiście, jeżeli ta się u niej nie pojawi, no to to się po prostu w pewnym momencie rozminie, no. I tak też bywa. Często. Zrobić jak największe wrażenie, czasem nawet koloryzują samych siebie po to tylko, żeby pokazać się w jak najlepszym świetle. No Według mnie to nie jest okej też. Bo to koloryzowanie właśnie spowodowane tym wybuchem emocji początkowym potem się okazuje ułudą jakąś, jakimś fejkiem. Nie zawsze, oczywiście nie zawsze, ale często. Więc budowanie od samego początku relacji i fundamentów i jej trwałości na czymś takim też, ja nie wiem, czy to się nieraz uda, nieraz się nie uda. Leży mi na tym, podchodzę na 100%. Jakby mi nie zależało, to mówię, no po prostu bym to wszystko olał i myślę, że to efekt miałoby gorszy, no bo lepiej chyba było porozmawiać i wyjaśnić. No niż... tak, no jasne, że tak. No chyba bym nie chciała na Cyprze mieszkać. Czemu? No, jakoś tak. Też nie jest, to jakoś nie zaskarbił mojego serduszka. No to ty ten, ja ten. Czy możemy panią poprosić jeszcze o papierek i zapalimy i jedziemy? Jaki papierek? Bo ja muszę go wytrzeć, miałem białe spodnie, wiesz co to będzie? No to ja ci dam. Trzymaj proszę. Myślę, że z tej podróży poślubnej zapamiętam najbardziej pierwszy taki, powiedzmy, niewymuszony pocałunek między nami, bez ingerencji gości, bez ingerencji nikogo, po prostu, no, po prostu się wydarzył. Wszystko działać powinno, pani żono. Co? Wszystko działać powinno, pani żono. Że co, jeszcze raz? Wszystko działać powinno, pani żono. Dobrze. U nas wszystko przychodzi naturalnie. Zastanawiam się, czemu, jak to w ogóle jest możliwe, tak? No nieraz po prostu tak jest. I to jest piękne wtedy. Nie ma tragedii, tylko ja muszę pamiętać, że to ta strona. Thank you. Three gold coins. Val będzie jutro wyjeżdżać. No. Fajnie tu jest. Teraz się zmieni trochę od poniedziałku. Haha, ktoś idzie do pracy. No właśnie. Wolałbym nie iść. Wiesz, no, ale... ja to teoretycznie no to nie wracam, można powiedzieć, do pracy, tak? No ty tak. Masz monitor w domu, czy nie? Nie mam. Telewizor? Nie mam. Nie masz telewizora? Nie mam telewizora. Ja w domu ci się czasami pod telewizor podłączam, żebyś mieć większy ekran. Nie, mam ekran tylko w pracy, wiesz? Bo ja bardzo rzadko chodzę na zdalne, no bo ja muszę być na hali, nie? Na chemicznym byłeś, tak? Ja byłem na chemicznym na kierunku biotechnologia. Kosmos. Kosmos, tak, kosmos. Ale nie pracuję w zawodzie, także wiesz. A czemu? Musiałbym zostać na uczelni. Albo wyjechać z kraju. A skąd w ogóle pomysł na taki kierunek?
Wiesz co, bardzo mi się podobało opis tych studiów, bardzo były fajne przedmioty i poza tym był to też kierunek zamawiany. Jako kluczowy, zamawiany to znaczy kierunek kluczowy dla znaczenia dla gospodarki polskiej i było dofinansowanie, była stypka z Unii. Na 7 semestrów, 4 semestry miałem stypendium i to nie małe, bo tam było sporo kasy. A ja miałem... Ty wiesz co z tym, tak. Co z czym łączyć, a z czym nie? Tak. Jestem chomikiem, tak. A ty co kończyłaś? Ekonomię, no tak, no przecież. Ja od początku, cały. Moja ludna historia, poszłam na ekonomię, na studia i wszystko jednym tokiem i... I od razu praca i... Tak. Jezu, tak wieje. Ja to muszę służbowo zadzwonić. Dobra. Jakby co? Zazwyczaj jestem osobą, która od razu wszystko wali prosto z mostu, od razu wszystko wyjaśnia, od razu gasi pożary, więc lubię po prostu od razu zareagować. Tak samo też dostałam właśnie tutaj z biura informację, że jest problem i od razu był po prostu telefon. Ja ci powiem tak, będą duże problemy. Ja wiem. Nie ty jedno. No gdzieś tam na pewno są jakieś tematy, których jeszcze nie przegadaliśmy, ale no mamy jeszcze sporo czasu, także najważniejsze, że rozmawiamy, tak? I to mi się wydaje, że dużo pomaga po prostu. Wszystko okej? Okay? Nie jest okej. Okay. Czemu? Co się stało? Kłopoty. Czemu? Pracy? Chodź tam na molo. Ja się bardzo cieszę, że on po prostu pozwolił mi na załatwienie tej sprawy. Też nie przychodził, nie wiem, nie mówił, dobra, kończ, idziemy, czy coś w tym stylu, tak? No bo powiem szczerze, że gdyby mi tak zrobił, to ja bym się jeszcze bardziej po prostu nakręciła, ja bym była jeszcze bardziej wkurzona. Tutaj to jest super, że tak zrobił, w sensie to jest dla niej naturalne, ponieważ no ona miała swoje życie przed, ma swoje życie po prostu, tak, ma swoją firmę i tak dalej, no po prostu i tak to działa, no to są ważne rzeczy i gdyby on się wtryniał w jakiś sposób i tak dalej, nie dawał jej przestrzeni na to, no to byłoby ostro. Co się wydarzyło? Nie będę mówić na ten temat. Okay. Wiesz co, ja muszę trochę ochłonąć i na spokojnie porozmawiamy. Coś poważnego? Cię trochę tak. Myślę, że do momentu, kiedy dzwoniła do pracy, było bardzo dobrze. Później był gdzieś tam jakiś spadek i widziałem wyraźnie ten spadek, że nastrój się zdecydowanie pogorszył. No ale później gdzieś tam też myślę, że wróciła troszeczkę. Na pewno gdzieś tam z tyłu głowy jej to zostało, to co tam się wydarzyło. No ale później już widziałem, że też gdzieś tam wracała na normalne tory, już gdzieś tam nie chciała być sama, tylko bardziej też szuka tej bliskości. Więc myślę, że ona też nie chciała mi sprawiać gdzieś tam przykrości, że ona sama się tam boryka z czymś, a ja stoję sobie sam i myślę sobie nie wiadomo co. Myślę, że się poprawiło po tej rozmowie, bo też zdecydowanie imponuje mi to, że facet umie mówić o swoich uczuciach i zdecydowanie jest to na plus, że pogadaliśmy i on wyłożył karty na stół tak bez żadnych ogródek. Deszcz też ma coś w sobie, jak tak siedzisz w bezpiecznym miejscu. No tak fajnie jest popatrzeć, posłuchać, no tak na pewno ma coś w sobie. U mnie jak pada to jest inaczej, bo... Te dźwięki są takie mocniejsze, wali po tym dachu, nawet jak kropi, to jest taki huk. Wczoraj dałam mu trochę więcej czułości po tej rozmowie. Też nie zrobiłam tego wbrew sobie,
Tylko chciałam po prostu, żeby dać mu taki znak, że ja bym chciała, tak? Niegościnny ten Cypr. Najgorsza pogoda na Cyprze od lat. No. Tyle deszczu nie widzieli, co przez nas ten przyjazd. Cieszyliśmy się, że udało nam się jakiś taki pierwszy mały konflikt rozwiązać tak szybko, tak sprawnie, tak bezboleśnie, tak dobrze. Jeśli rzeczywiście tak jest, no to super. Mam iść do recepcji. Uważam, że czas, który spędziłem z Asią, spożytkowaliśmy bardzo dobrze. Poznaliśmy się, mogliśmy spędzić po prostu wspólnie czas, zobaczyć jak ze sobą, czy potrafimy ze sobą egzystować. Troszkę się cieszę, że już wracamy do Polski. Tak więc po prostu czuję się dobrze. O nie, ja mam mniej, poczekaj, bo tak nie może być tutaj, proszę bardzo. Mamy. Ej! Złodziej! Ochrona! Ochrona! Nie krzycz, bo się ludzie gapią. Trudno, no. Pięknie było, więc myślę, że jakby były dłuższe takie wakacje, to by nam to dało na pewno większą szansę też, żeby jeszcze bardziej się poznać. Ważne, żeby była kultura jakaś i tyle. Nie chodzi o rasę, mam miałam powiedzieć, o narodowość, tylko po prostu... Chodzi o to, że są wakacje i jest fajnie. Yesterday. Ty zostajesz, tak? Tak. Okej, to ja idę. Zostaw mi euro. Jedno euro? A właśnie, miałam napiwek dać. Dobrze, że mi przypomniałeś. To daj, ja pójdę. Nie, ja też chcę dać swój. A masz jakąś kasę też? Ja już nie mam pieniędzy. No to widzisz, no to ja dam. Ja odkąd podpisałem intercyzę małżeńską, nie mam już funduszy wolnych żadnych. Dobrze. Ja mam tylko dyszkę im dam. Dyszka wystarczy, nie? Czemu wszyscy się na nas patrzą? Ja nie wiem. Może na mnie się patrzą, bo nie wiem już na kogo. O Boże! Potrzebujesz się zebrać? Dźwig potrzebuję. Chodź, bo teraz to się faktycznie dziwnie patrzą. Jery. Chodź. Nie robimy scen. Ogólnie podróż poślubna była bardzo fajna. Zresztą wiele rzeczy też mnie nauczyła. It's not flamingos. Zacząłem tak naprawdę dostrzegać coś innego. Tyczy się to nie wszystkiego, od obsługi hotelowej po samą różnicę chociażby w hotelu. Idziemy? Czekam na ciebie, żeby... Bye! Jezus Maria, nie machaj do ludzi! My God, nie mogę! Kurczę, lepiej niż... Udawaj, że... lepiej niż klaskanie w samolocie, uwierz mi. Nie, najlepsza strategia jest udawać, że się nic nie dzieje. Patrz się w dół, idź do przodu. To już za późno. Tak naprawdę wszystko, co tylko koło nas działo, było zupełnie inne, więc chłonąłem tak naprawdę wszystko. Idziemy? Idziemy, już chodźmy, bo już się patrzę. Thank you so much. Bye bye. Thanks, see ya. Thank you. Całą podróż uznaję za naprawdę udaną i poza jakimiś tam drobnymi sytuacjami, które były, no była całkiem spokojna i była myślę chyba taka, jak powinna być. Cieszę się z tego, że ten pierwszy mój lot samolotem był po prostu, wiesz, z tobą. Bo gdzieś obojętnie, czy byłaś złośliwa, czy niezłośliwa. No ja nie byłam w samolocie, byłeś złośliwa. No nie, ale mówię ogólnie. A mówisz ogólnie, To dałaś mi po prostu takie, wiesz, wsparcie i było mi okej, okay, było mi dobrze. Boże, znowu beczę. Z tym wszystkim. On jest bardzo wrażliwy. Nie wiem, czy oni będą mieli tą samą dynamikę. Wiecie, to też nie chodzi o to, żeby ona beczała razem z nim. Może po prostu mogą się nie dogadać, no. Nie wiem. Zobaczymy. Może już nie pij. Agata, chcę mi się siku. No ale co, będziesz sikał pod skałą? Proszę cię, idź, no. Mogła się wkurzać. Excuse me, is there any chance you could stop for a minute just for pee? Sorry. For my husband? Are you able to stop for a minute? Just for like, oh, you can't stop here. Okay. If you can find somewhere, yeah, because, yeah, my husband needs to pee really badly. If it's okay, if the police stops us here, please. Yeah, just 5 seconds. Thank you. Yes.
opiliśmy się po prostu tak tego szampana i tego wina, że no niestety musieliśmy się na poboczu zatrzymać, bo bym nie dojechał po prostu na lotnisko, więc no jakaś tam przygoda była, ale na całe szczęście kierowca był na tyle wyrozumiały, że tak naprawdę zatrzymał się na środku w sumie chyba tej obwodnicy, autostrady, zwał jak zwał, i nawet się śmiałem z tego, że no w Polsce to by się nikt tak nie zatrzymał na pewno. No dobrze, moi drodzy, moje drogie, tego to dobrnęliśmy do końca kolejnego odcinka ślubu Co ja mówiłem? Wow. Ślub od pierwszego wejrzenia, tak? No jeśli mój film i moja skromna bezcześliwa przypadła do gustu, zostawcie polubienie pod nim, udostępnijcie, komentujcie, lajkujcie. Widzimy się w następnym filmie na moim kanale. Dzięki wielkie i pa pa. Pa, pa.